Rozdział pierwszy. Zaraz, zaraz. Zostawiasz mnie? Kol chodzi tam i z powrotem po salonie, a na jego twarzy maluje się frustracja. Wysoki, szczupły i jasnowłosy świetnie prezentuje się w mundurze, ale równie dobrze mu w zwykłym ubraniu, które najczęściej zakłada do pracy. Gdy wracam do domu, jest wyraźnie wkurzony, choć nie wiem z jakiej przyczyny. Ostatnie, czego chcę po takim chujowym dniu jak dziś, to mierzenie się z nastrojami mojego faceta. Najwyraźniej jednak Kol nie pozostawił mi wyboru. Wpatruję się w niego z niedowierzaniem. Nikt wcześniej ze mną nie zerwał. Zawsze to ja kończę relacje z mężczyznami, kiedy uznaję, że mam dość. Ta sytuacja to dla mnie coś nowego i niekoniecznie mi się to podoba. W końcu Kol zatrzymuje się na środku pomieszczenia i opiera pięści na biodrach. Patrząc na jego bojową postawę i zdeterminowaną minę, można odnieść wrażenie, że jest gotowy na wojnę. Niebieskie oczy błyszczą, gdy omiata mnie uważnym spojrzeniem. Nie chcę cię zostawiać, Ever, mówi zdecydowanie. Zależy mi na tobie i dobrze mi z tobą, ale nie widzę innego wyjścia, skoro nie chcesz iść dla mnie na ustępstwa. Przewracam oczami. Mam serdecznie dość tego gówna. Wiedziałeś jakie życie prowadzę, kiedy mnie poznałeś. Przypominam mu i jakoś ci to nie przeszkadzało. Bo co? Chciałeś się tylko pobzykać? To nigdy nie był wyłącznie seks i doskonale o tym wiesz. Zaciska mocno szczęki, a ja zdaję sobie sprawę, że to prawda. Od samego początku miałam z tego powodu lekkie wyrzuty sumienia. Byłam przekonana, że Kolowi bardziej zależy na mnie niż mnie na nim, dlatego tym bardziej się dziwię, że to on chce zakończyć nasz związek. Nie mogę tak dłużej, Ewer. Wiesz o co dzisiaj zapytał mnie szef? Czy dziewczyna, którą jego ludzie aresztowali dwa dni temu, to ta sama, która przyszła ze mną na przyjęcie świąteczne? Robię głupią minę. No dobra, to była trochę niezręczna sytuacja i rozumiem, dlaczego Kol jest wkurzony, ale w sumie to przecież całkiem zabawna historia. To nieporozumienie, oświadczam z trudem zachowując powagę. Trafiłam do tego podziemnego klubu przy East Sahara Avenue, tuż przed tym, zanim wpadła tam policja. Zgarnęli mnie przez przypadek. Zgarnęli cię, bo rozmawiałaś z Bukmacherami, a potem uciekałaś, prostuje wściekle Kol. Wzruszam ramionami nie było w tym niczego przypadkowego chyba jednak było skoro zaraz mnie wypuścili odpowiadam niewinnie mężczyzna wznosi oczy do nieba wypuścili cię bo masz znajomości w policji kuzyn za ciebie poręczył to prawda zawsze mogę liczyć na malkolma jest w porządku w przeciwieństwie do kola który pewnie pozwoliłby mi gnić w areszcie do śmierci to nie znaczy, że jesteś niewinna. Zadajesz się z niewłaściwymi ludźmi, Ever, i kiedyś się doigrasz. Rozumiesz chyba, że takie zachowanie szkodzi też mojej reputacji? Robię to, co robię, odkąd jesteśmy razem, odpieram. Pół roku temu to ci nie przeszkadzało. Pół roku temu nie dałaś się aresztować, podnosi głos, na co rzucam mu ostrzegawcze spojrzenie. Nie lubię, kiedy ludzie zwracają się do mnie takim tonem. Nie rozumiesz, że to ma wpływ na moją pracę. Na komendzie śmieją się ze mnie. Wszyscy się tam znają i nie mają o tobie zbyt dobrego zdania, wiesz? Wiem, ale mam to gdzieś. Nie potrzebuję ich sympatii, tylko pomocy, jeśli mam coś do załatwienia. A te otrzymuję od Malcolm'a. Tyle mi wystarczy. Na ostatniej imprezie świątecznej nieźle się bawiłam, opowiadając kumplom Kola wymyślone historyjki o moich znajomościach i akcjach z przeszłości. Nie jestem nawet w połowie tak interesująca, jak o mnie myślą, ale lubię podtrzymywać legendę. Kol wyjaśnijmy sobie jedno. Zakładam ręce na piersi i wchodzę głębiej do salonu, którego nawiasem mówiąc nie znoszę. Wystrój domu jest utrzymany w beżach i brązach, czyli ciepłych, przyjemnych barwach, które w ogóle do mnie nie pasują. W ten sposób zarabiam na życie również rozmawiając z ludźmi prowadzącymi lewe interesy. Nigdy tego nie ukrywałam i nigdy nie udawałam kogoś innego. Nie zamierzam tego zmieniać, więc jeśli nagle masz z tym problem, to tak, myślę, że powinniśmy się rozstać. Kol chyba nie spodziewał się tak stanowczej odpowiedzi. Czekam na jego reakcję, przypominając sobie mimowolnie, jak niecały rok temu poznał nas ze sobą mój kuzyn. Od razu zaiskrzyło. Niewielu facetów mogę tolerować na dłuższą metę, a Kol jest jednym z nich. Najwyraźniej jednak nawet komuś takiemu jak on prędzej czy później odbija. Jeżeli Kol nie potrafi poradzić sobie z tym, że jestem prywatnym detektywem i mam znajomości w różnych dziwnych środowiskach Las Vegas, to cóż mogę zrobić? Poważnie? Dziwi się. Z irytacją przewracam oczami. Przecież sam to zaproponowałeś, kiedy weszłam do domu. Tak, bo miałem nadzieję, że to jakoś tobą wstrząśnie. Kol robi krok do przodu i staje tuż przede mną. Chcę, żebyś zrezygnowała dla mnie z tej pracy. Na pewno znajdziesz sobie coś innego, żebyś nie musiała szukać guza w tutejszym półświadku. Proszę, Ever, bądź rozsądna. Wprost nie wierzę w to, co słyszę. Przez sekundę mam nadzieję, że Kol się opamięta i przyzna, że żartował ale nic takiego nie następuje nadal patrzy na mnie z prośbą nadzieją oraz odrobiną złości z powodu której w ogóle poruszył ten temat ale ja jestem rozsądna mówię w końcu spokojnie jestem kurewsko rozsądna siedzę w tym półświadku od lat i nigdy nic złego mi się nie przytrafiło mam znajomości i stałych klientów których nie mogę zostawić na lodzie dopiero wtedy miałabym kłopoty wiesz ale najważniejszym argumentem jest to, że lubię tę pracę i nie zamierzam z niej dla ciebie rezygnować. Więc znaczę dla ciebie mniej niż ta praca? W jego niebieskich oczach widzę rozczarowanie, wzdycham ze zniecierpliwieniem. Ona nie prosi mnie, żebym zrezygnowała dla niej z ciebie. Dlaczego ty nie możesz być równie tolerancyjny? Nie żartuj, proszę, nie bawi mnie to. Mnie też nie, zapewniam. W ogóle mnie to nie bawi. To jakaś chora sytuacja. Nie zamierzam dłużej tego wysłuchiwać. Chcę zostać sama, wynoś się stąd. Kol parska śmiechem, w którym jednak nie słyszę wesołości. Chyba śnisz, to mój dom. Och, faktycznie. Prawie o tym zapomniałam. Jestem tak wściekła na tego faceta, że najchętniej wywaliłabym go za drzwi, ale będę rozsądna. Podnoszę dłonie w geście poddania. Dobra, jak chcesz, w takim razie ja wychodzę. Ewer. Woła za mną Kol. Zatrzymuje się w pół kroku, odwracam się i spoglądam na niego. Nie kończmy tego w ten sposób. Zależy mi na tobie, kocham cię, rozumiesz. Te słowa utwierdzają mnie w przekonaniu, że dobrze robię, odchodząc od niego. To już zabrnęło za daleko. Nie powinnam była pozwolić Kolowi na takie uczucia, ale co mogłam poradzić? Nie sądziłam, że mógłby się we mnie zakochać. Przepraszam, Kol, odpowiadam z westchnieniem. Tak czy inaczej. To nie mogło wypalić. To życie, ta praca to mój świat, rozumiesz? Nie mogę i nie chcę go zostawiać. Na pewno nie dla mężczyzny, nawet dla ciebie. To przykre, gdy w jego oczach dostrzegam rozczarowanie. Szybko kieruję się do wyjścia. Wrócę po moje rzeczy, kiedy kol będzie w pracy. Wtedy też zostawię mu swój komplet kluczy. Opuszczam budynek, trzaskając drzwiami. Przez chwilę stoję na podwórku, rozglądając się dookoła. Dom kola mieści się na osiedlu domków jednorodzinnych przy Crown Peak Avenue, w dobólu zwyczajnej i nudnej okolicy. Przez jakiś czas wydawało mi się, że mogę się przyzwyczaić do takiego życia. To jednak trudne, jeśli sama nie jestem do końca normalna. Zmierzam w kierunku podjazdu, gdzie zaparkowałam auto. Stary klasyczny Mustang Fastback może nie wydawać się najlepszym pomysłem dla prywatnego detektywa, który nieraz musi śledzić różnych ludzi. Jednak w Vegas ten samochód nie wyróżnia się na ulicach tak bardzo jak w innych miastach. Poza tym mam go od lat. To jedyne, co otrzymałam po moim ojcu i chociaż nie znoszę tego człowieka, uwielbiam Mustanga, który mi zostawił. Otwieram drzwi od strony kierowcy. Rzucam na siedzenie pasażera ramoneskę. Wprawdzie jest lato, ale noce w Vegas bywają chłodne, jak to na pustyni. Po czym wsiadam do środka? Odpalam silnik, lecz przez moment nie ruszam z miejsca. Muszę się zastanowić, dokąd właściwie powinnam pojechać. Dwa miesiące mieszkałam u kola i nie mam innej mety a wcześniej wymówiłam lokum, które wynajmowałam, bo uznałam, że w razie konieczności zawsze znajdę sobie coś innego. W końcu uruchamiam silnik i wyjeżdżam z podjazdu. Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, do którego mogę się udać, choć wiem, że będzie mi tam piekielnie niewygodnie. Nocą Las Vegas mieni się wszystkimi kolorami tęczy i jest pełne samochodów. Ta metropolia nigdy nie zasypia. Chyba nie ma lepszego miejsca do życia dla kogoś takiego jak ja. Mijam kolejne ulice, z każdą milą zbliżając się do rozświetlonego centrum. Właśnie tam czuję się najlepiej, a nie na jakimś podmiejskim osiedlu. Kol nigdy tego nie rozumiał i raczej już nie zrozumie. Czuję tylko lekkie ukłucie żalu, kiedy myślę o tym mężczyźnie. Zawsze wiedziałam, że ten związek ma termin przydatności, nigdy jednak nie sądziłam, że zakończy się po tym, jak zamknął mnie w areszcie. Mimo woli parskam śmiechem. Chociaż mam 27 lat, za kratki trafiłam po raz pierwszy. To było ciekawe doświadczenie, a przy okazji poznałam kilka interesujących osób. Gdyby Kolo tym usłyszał, pewnie padłby trupem. Jest zbyt dobry, zbyt praworządny. To jasne jak słońce, że nie mogliśmy dłużej być razem. Nigdy do siebie nie pasowaliśmy. Moja firma mieści się na piętrze dwukondygnacyjnego budynku przy Linwood Street. Większość mieszkań przerobiono tu na takie lokale. Żeby tam dojechać, muszę przebić się przez centrum, co zajmuje trochę czasu. Las Vegas Boulevard tętni życiem, gdy zjeżdżam z niego w jedną z bocznych, ciemniejszych ulic. Przez chwilę szukam na chodniku miejsca do zaparkowania, a kiedy wreszcie się zatrzymuję, daję sobie jeszcze moment na ochłonięcie, zanim wysiądę. To był naprawdę kiepski dzień. Niezadowolony klient zrezygnował z moich usług, a potem podczas inwigilacji w trudnych warunkach zabrudziłam ubranie, przez co musiałam się przebrać w biurze w zapasowe dżinsy. Rozstanie z kolem stało się kroplą goryczy, która przepełniła czarę. Teraz marzę wyłącznie o tym, by położyć się spać. Zabieram niewielki skórzany plecak, lustrzankę i ramoneskę, po czym opuszczam samochód. O tej porze na Linwood Street jest całkiem pusto, a większość odgłosów dochodzi z pobliskiego Las Vegas Boulevard. Moje biuro składa się z trzech pomieszczeń. Pierwsze to recepcja, gdzie urzęduje Kevin, mój asystent. Dlatego wysłałem ludzi pod dom twojej przyjaciółki. Uciekłaś im na motocyklu. Zaciska opaskę. Poza biurkiem i dwoma fotelami znajduje się tam także dwuosobowa, niezbyt wygodna kanapa. Starannie zamykam za sobą drzwi, po czym rzucam plecak na podłogę. Mogłabym skorzystać z okazji i chwilę popracować, ale nie mam na to sił. Z niewielkiej szafki wyciągam butelkę z resztką whisky, nalewam sobie porcję, następnie siadam na sofie. Zrzucam z nóg buty, wyjmuję z zapaska pistolet i, nienaładowany, kładę na stoliku przed kanapą. Zostaję w koszulce i dżinsach, bo nie zabrałam z mieszkania kola piżamy ani szczoteczki do zębów. Muszę sobie jakoś bez tego poradzić. Gdy kładę się na sofie i próbuję znaleźć pozycję, w której będzie mi najmniej niekomfortowo, dochodzę do wniosku, że to nic nowego. Zawsze jakoś daję sobie radę. Wstawaj, śpiąca królewno. Niechętnie unoszę powieki, w pierwszej chwili nie rozumiejąc, dlaczego boli mnie kręgosłup, a nade mną pochyla się facet, który zdecydowanie nie jest kolem. Zaraz potem wszystko do mnie wraca. Rozstanie. Podróż samochodem do biura, nocleg na kanapie. Chyba jednak powinnam wymienić ją na coś wygodniejszego. Spałaś tu? Pyta z rozbawieniem Kevin, nieco się ode mnie odsuwając. Czyżby twój chłopak wyrzucił cię z domu? Mój asystent żartuje, ale nawet nie wie, jak bliski jest prawdy. Właściwie to tak, krzywie się, podnosząc ciało do pozycji siedzącej. Jęcze gdy plecy odpowiadają ostrym bólem. Która godzina? Za kwadrans dziewiąta, przyniosłem ci kawę. Kevin podsuwa mi kubek, na co uśmiecham się do niego z wdzięcznością. Jak to wyrzucił cię? Wzruszam ramionami, upijając łyk mocnego czarnego napoju, dokładnie takiego jak lubię. Zaraz z pewnością postawi mnie na nogi. Tak, jakby się rozstaliśmy wyjaśniam lekko. Mam teraz jakieś spotkania? Wczoraj dzwonił nowy klient i prosił o umówienie go na dziewiątą. Informuję. Potrzebujesz czegoś? Spoglądam na niego trochę trzeźwiej. Kevin jest dwa lata ode mnie młodszy, ale sądząc po jego wyglądzie, powiedziałabym, że dzieli nas większa różnica wieku. Wysoki i chudy, ma pociągłą twarz i szopę jasnych włosów. Nosi okrągłe okulary wydaje się poczciwy, jednak nie można odmówić mu inteligencji. Zatrudniłam go, ponieważ umie się świetnie poruszać w internecie. Na pewno znacznie lepiej niż ja. Marzy o tym, by kiedyś samemu zostać prywatnym detektywem, dlatego szlifuje u mnie umiejętności. Chociaż nie widzę go w tej roli, wolę mu tego nie uświadamiać. Ma za mało pewności siebie, mimo że próbuje to zmienić. Kevin po prostu jest nieśmiały. Tylko wobec ludzi, których zna dłużej, zachowuje się dużo swobodniej. Przepraszam że cię o to proszę ale czy mógłbyś skoczyć do sklepu żeby kupić mi pastę i szczoteczkę do zębów? Patrzę na niego błagalnie. Będę twoją dłużniczką na zawsze. Spoko. Odsuwa się i rusza do drzwi. Przystaje z ręką na klamce i zerka na mnie przez ramię. Przykro mi z powodu twojego chłopaka. Jeśli nie masz gdzie spać, może chciałabyś przenocować u mnie. Daj spokój, Kev. Uśmiecham się do niego pobłażliwie. Kanapa by za mną tęskniła. Poza tym znajdę sobie coś, tylko wczoraj po prostu już mi się nie chciało, ale dzięki za propozycję. Mrugam do niego, a on, czerwienie na twarzy, po czym ucieka. Otwieram usta, by go zatrzymać, jednak ostatecznie rezygnuje. Nawet nie wiem, co to za klient, który ma przyjść o dziewiątej. Kiedy patrzę na zegarek, stwierdzam, że zostało mi jakieś dziesięć minut. Akurat tyle, aby zajrzeć do toalety i choć trochę doprowadzić się do porządku. Gdy spoglądam w lustro, dochodzę do wniosku, że wbrew obawom wcale nie wyglądam, jakbym spędziła noc na ostrym imprezowaniu. Moje blond włosy są rozczochrane, więc wyciągam szczotkę z plecaka, który przyniosłam z gabinetu, i próbuję ułożyć jakąś fryzurę. Przemywam twarz, płuczę usta i używam dezodorantu. Na kąpiel muszę poczekać, aż znajdę nocleg. Może pójdę na kilka dni do hotelu? Jak zawsze myślę o sobie z pobłażaniem, kiedy przeglądam się w lustrze. Niska, drobna blondynka, o zielonych oczach i okrągłej twarzy, na której nie widać ani jednej zmarszczki. Absolutnie nie przypomina kogoś, kto stanowi zagrożenie dla kogokolwiek. Nikt nie przypuszcza, że jeśli byłoby trzeba, potrafiłabym zrobić komuś krzywdę. Mało kto podejrzewa też, że za paskiem noszę pistolet, a w plecaku dodatkowo paralizator i niewielki kastet. Czasami się przydają, w zależności od zlecenia. W środowisku, w którym się obracam, poradzenie sobie bez pistoletu byłoby praktycznie niemożliwe. Wiele osób jednak nie ma o tym pojęcia. Kol na przykład nigdy się nie dowiedział, że mam pozwolenie na broń. Tak było lepiej. Często zyskuje na moim wyglądzie. Ludzie albo mnie nie doceniają, albo bez namysłu szufladkują jako idiotkę, gdy odrobinę się o to postaram. A kiedy tak się dzieje, nie próbuję wyprowadzać ich z błędu. Kolowi na początku się wydawało, że może mnie sobie podporządkować. Pierwszy raz zobaczył mnie jesienią zeszłego roku na grillu u Malcolma. Miałam wtedy na sobie kolorową sukienkę, a włosy zaplotłam w warkocz. Na początku sądził, że jestem łagodną, przyjazną dziewczyną, z którą nie będzie miał większych problemów. Bardzo się mylił. Wracam na recepcję w momencie, gdy ktoś otwiera drzwi wejściowe, przybieram swój standardowy uśmiech numer dwa, specjalnie przeznaczony dla petentów i witam mężczyznę, który wkracza do środka. Ma mniej więcej czterdziestkę, lekką nadwagę i zaczyna łysieć od czoła. Wyciera twarz chusteczką, jakby wejście na pierwsze piętro go zmęczyło. Podchodzi bliżej i wyciąga ku mnie rękę. Everly Chance? Pyta na co kiwam głową, ujmując jego miękką, wilgotną dłoń. Dziękuję, że zechciała mnie pani przyjąć tak wcześnie. Nazywam się Darren Fremont. Polecił mi panią znajomy. Chodzi o moją żonę. A, zapowiada się siedzenie w samochodzie i czatowanie na niewierną partnerkę. Myślę z rozczarowaniem. Posyłam jednak Darenowi Fremontowi kolejny firmowy uśmiech, po czym wskazuje mój gabinet. Oczywiście, zapraszam, zaraz omówimy wszystkie szczegóły. Takich zleceń też potrzebuję. W końcu z czegoś muszę żyć. Rozdział drugi. Wieczór spędzam w samochodzie z lustrzanką w ręce. Nie wyspałam się, a kręgosłup odpowiada bólem, gdy na fotelu kierowcy Mustanga próbuję przyjąć pozycję, w której będzie mi możliwie komfortowo. Tęsknię za prysznicem, ale nawet nie było kiedy zameldować się w motelu, bo od kilku godzin siedzę na czatach, wcześniej zaś nie miałam do tego głowy. Darren Fremont potrzebuje dowodów, że żona go zdradza, żeby nie stracić majątku podczas sprawy rozwodowej. Często trafiają mi się takie zlecenia, które stanowią cudownie normalną odskocznię dla moich pozostałych działań. Każdego innego dnia byłabym zachwycona, że mogę spędzić trochę czasu w aucie, jednak dzisiaj mam dość. Marzę wyłącznie o prysznicu i wygodnym łóżku. Gdy rozlega się sygnał oznajmiający nadejście SMSA, zerkam należący na siedzeniu pasażera telefon, przewracam oczami. To pewnie znowu kol. Najpierw wyrzucił mnie ze swojego domu, a teraz wysyła wiadomości, w których twierdzi, że za mną tęskni, zachowuje się jak zakochany szczeniak. Zdecydowanie za długo ciągnęłam ten związek. Czuję wyrzuty sumienia, że kol może przeze mnie cierpieć. Sięgam po kolejną frytkę. Dzisiaj to mój jedyny posiłek, i żołądek wręcz skręca mi się z głodu, jednak nie chcę jeść zbyt łapczywie. Patrzę przez lornetkę w stronę domu, który obserwuję, ale wciąż nic się pod nim nie dzieje. Fremont zapewniał, że jego żona wyjdzie wieczorem, zapewne po to, by spotkać się z kochankiem. Wątpię, czy od razu uda mi się zdobyć dowody. Wszystko zależy od miejscówki, jaką wybiorą. Niemniej, skoro mam okazję spróbować, zamierzam z niej skorzystać. Choćbym miała się tym zajmować przez całą noc. Nagle słyszę dzwonek komórki. Zerkam na ekran bez zainteresowania, przekonana, że to znowu Kol próbuje się ze mną skontaktować, ale pojawia się na nim inne imię. To już coś ciekawszego. Tu, Ever, słucham. Odbieram, umieszczając telefon pomiędzy policzkiem a ramieniem. Cześć, jest robota do wykonania. Mam rocze stan, niskim głosem, nie bawiąc się w uprzejmości. Sposób, w jaki wypowiada się ten mężczyzna, każe mi przypuszczać, że poza rozkazami wydawanymi pracownikom, niewiele się odzywa. To szef ochrony jednego z moich stałych klientów, takich, co to zajmują się nie do końca legalnymi interesami. Lubię przyjmować od nich zlecenia. Są konkretne, wynagrodzenie jest wysokie, a płatność odbywa się w terminie. Zamieniam się w słuch, oświadczam, ponownie podnosząc do oczu lornetkę, bo dostrzegam jakieś poruszenie blisko głównej bramy. Stan mruczy coś pod nosem. Mów jak człowiek, proszę, nie nauczyłam się jeszcze ochroniarskiego. Więc najwyższy czas to zrobić parska śmiechem. Mojemu szefowi zaginął pewien człowiek, który, jak się domyślasz, zabrał ze sobą coś, co do niego nie należy. Trzeba go odnaleźć, ale zrobić to dyskretnie, bo oprócz walizki pieniędzy wziął coś jeszcze. Nie wdaję się w szczegóły. One mnie nie obchodzą. Wyślij mi informacje na maila odpowiadam płatność jak zawsze. Świetnie, tylko Ever szefowi zależy na czasie. Podkreśla Stan. To pilna sprawa. Zawsze jest pilna. Jasne. Włączam silnik Mustanga, kiedy widzę, jak przez główną bramę wyjeżdża hybrydowy SUV żony Fremonta. Za kierownicą siedzi kobieta, której zdjęcie pokazał mi klient. Zajmę się tym jak najszybciej. Rozłączam się, rzucam smartfon na fotel pasażera i ruszam za Suwem, zachowując odstęp. Powoli wyjeżdżamy z dzielnicy willowej. Niestety, rozejrzawszy się dookoła, dochodzę do wniosku, że na ulicach jest za mało samochodów, żebym długo mogła pozostać niezauważona. Kierujemy się na północ. Po chwili orientuję się, że wcale nie zbliżamy się do centrum Vegas. Raczej przedostajemy się z jednej okalającej jej dzielnicy do innej. To dobry znak. Jeśli pani Fremont wybiera się do innego domu, być może uda mi się dostrzec coś przez okna. Na pewno będzie to łatwiejsze niż w wielopiętrowym hotelu. Mije jakiś kwadrans, zanim kobieta wrzuci kierunkowskaz i wiedzie przez bramę na teren posesji po naszej prawej stronie. Przejeżdżam obok, przypatrując się uważnie dużej, piętrowej posiadłości widocznej w świetle latarni i bladym blasku księżyca. Stoi w pewnym oddaleniu od sąsiednich budynków. Zawracam na najbliższym skrzyżowaniu i dojeżdżam do wskazanego mi domu, po czym parkuję na chodniku po drugiej stronie ulicy. Biorę lustrzankę i robię zbliżenie, usiłując dojrzeć coś przez okna. W środku świeci się światło, ale nikogo nie widzę. Zjadam więc kolejną frytkę i czekam. Gdy trzeba, potrafię być cierpliwa, podczas wykonywania zleceń. Ktokolwiek mówił, że praca prywatnego detektywa jest ekscytująca, nie miał o niej pojęcia. Po kolejnych piętnastu minutach wreszcie zaczyna się coś dziać. Do jednego z pomieszczeń z wysokimi, od sufitu do podłogi, oknami wychodzą dwie osoby. Od razu rozpoznaje żonę Fremonta, ale mężczyzny nigdy wcześniej nie widziałam. Jest wysoki, ciemnowłosy i podchodzi do kobiety trzymając dwa kieliszki wina w dłoniach. Pstrykam jedno zdjęcie za drugim, gdy akcja między nimi zaczyna się rozwijać. Och, tak, to zdecydowanie romans. I to jaki? Trafiła mi się wyjątkowo łatwa sprawa. Nagle kątem oka dostrzegam jakiś ruch przy głównej bramie i automatycznie spoglądam w tamtą stronę. Marszczę brwi, widząc czterech ludzi ubranych w czarne kombinezony maskujące. Co jest do cholery? Waham się, co robić i czy w ogóle jakoś reagować. Tymczasem mężczyźni wchodzą na teren posesji, a potem znikają za otwartymi frontowymi drzwiami domu. Kiedy wykonuję ostatnie zbliżenie, dostrzegam, że na twarzach mają kominiarki, a w rękach karabiny maszynowe. O ja pierdolę, walić to! Łapię gorączkowo komórkę i wchodzę w mapy Google. Próbuję złapać moją lokalizację. Przecież nawet nie wiem, na jakiej ulicy się znajduję. Wreszcie mi się udaje, więc nawiązuję połączenie z numerem alarmowym. W końcu wracam spojrzeniem do obserwowanej przeze mnie pary. Może jestem przewrażliwiona, może to nic takiego, może serce zaczyna mi szybciej bić, kiedy widzę, jak do sypialni na piętrze wbiega dwóch uzbrojonych facetów. Nawet w samochodzie słyszę echo wystrzałów, gdy pokój rozdzierają serię z karabinów. Odruchowo robię kolejne zdjęcia, patrząc, jak kobieta pada na podłogę. 911, w czym mogę pomóc? Odzywa się w słuchawce kobiecy głos. Jestem świadkiem włamania na Glenview Drive. Informuję, po czym podaję numer posesji. Do domu dostało się czterech uzbrojonych mężczyzn. Właśnie zastrzelili kobietę. Już wysyłam na miejsce jednostkę policji. Proszę o pani nazwisko. Podaję fałszywe dane i czym prędzej się rozłączam. Jeszcze nie zwariowałam, żeby podawać moje personalia podczas rozmowy z policją. Facyci w kominiarkach dopadają człowieka, z którym miała romans żona Fremonta. Przez moment myślę, że zamierzają go zostawić przy życiu, ale potem jeden z nich strzela mu w głowę, aż dostrzegam rozbryzgującą się na wszystkie strony krew. Odruchowo obstrykam jedną fotkę za drugą, uwieczniając całe to makabryczne zdarzenie w pamięci mojej lustrzanki. Nie wiem po co to robię, jednak nie potrafię przestać nagle ktoś uderza w maskę mojego auta. Oddawaj aparat. Kiedy spoglądam przez przednią szybę, widzę zamaskowanego mężczyznę, celującego do mnie z karabinu. Kurwa mać. Zalewa mnie fala adrenaliny, która każe mi podjąć jakieś działanie. Upuszczam lustrzankę na kolana, włączam silnik i naciskam pedał gazu, równocześnie osuwając się na siedzeniu. Słyszę huk wystrzału i krzycze, gdy mustang rusza z miejsca, jak przechodzący do galopu rumak. Czuję uderzenie, samochodem najpierw szarpie, a potem auto podskakuje. Nie oglądam się za siebie, tylko odjeżdżam, podejrzewając, że przejechałam tamtego człowieka. Oddalam się pospiesznie, nie pozwalając sobie na panikę, ani dogłębne analizowanie sytuacji. Po niecałej minucie mija mnie radiowóz na sygnale, jednak nie zamierzam sprawdzać, co się dalej będzie działo. Po prostu jadę przed siebie, aż willowa zabudowa Cortabella zaczyna ustępować miejsca wielorodzinnym budynkom w centrum. Zjeżdżam w końcu na jakiś parking, zatrzymuję auto, następnie wysiadam, żeby je obejrzeć. W masce zieje dziura, ale wygląda na to, że kule nie uszkodziły żadnych ważnych części silnika, skoro dałam radę odjechać. W trakcie oględzin zaczynają mi dygotać ręce więc wracam do samochodu i kule się na fotelu kierowcy aby przeczekać atak paniki serce wali mi jak szalone a dłonie drżą jakbym miała delirkę dopiero po chwili sięgam po aparat i pobieżnie przeglądam zdjęcia kurwa oboje nie żyją kobieta przyjechała do swojego kochanka by dostać trochę dobrego seksu a skończyła martwa na podłodze w sypialni ja pierdolę Opieram czoło o kierownicę i próbuję się uspokoić. Dużo już widziałam. Z wieloma ludźmi miałam do czynienia i byle co nie jest w stanie mnie zaskoczyć ani przestraszyć. Coś takiego jednak przydarzyło mi się pierwszy raz. Nigdy wcześniej nie byłam świadkiem podwójnego zabójstwa, które w dodatku uwieczniłam w swoim jebanym aparacie. Nie mam pojęcia, co teraz: zgłosić się na policję, przekazać im dowody. Mogłabym porozmawiać z Malcolmem, ale nie mam pewności, czy to dobry pomysł. Ci goście wyglądali na profesjonalistów. Może na razie powinnam się zorientować, o co w tym w ogóle chodzi. To w końcu żona mojego klienta, muszę się z nim skontaktować. Trzęsącymi się dłońmi sięgam po plecak, wyciągam z portfela wizytówkę Darena Fremonta i wpisuję na telefonie odpowiedni numer. Natychmiast przekierowuje mnie na pocztę głosową. Po prostu kurwa zajebiście. Oddychaj, nakazuje sobie w myślach. To nic takiego. Po prostu właśnie widziałaś egzekucję wykonaną na dwójce obcych ludzi, to kurwa totalnie nic takiego. Próbuję się uspokoić, ale słabo mi to wychodzi. Dopiero po kilku minutach zaczynam kontrolować oddech, dzięki czemu odzyskuję nieco przytomności umysłu i opanowania. Nic mi nie grozi, przekonuję sama siebie. Widział mnie raptem jeden człowiek, którego prawdopodobnie przejechałam. Nikt mnie z tym nie powiąże, pod warunkiem, że Darren Fremont się nie wygada, kogo zatrudnił do śledzenia żony. Może jednak istnieje inny powód, dla którego nie odbiera telefonu niż ten, że również zarobił kulkę w łeb. Nie mam siły zastanawiać się nad tym wszystkim w samochodzie, więc odpalam auto i wyjeżdżam z parkingu w poszukiwaniu motelu. Wybieram coś nie rzucającego się w oczy, za to położonego w ścisłym centrum miasta i już wkrótce melduję się w Travel Lodge przy Las Vegas Boulevard. Za 40 dolarów dostaję niewielki pokój z podwójnym łóżkiem, starym telewizorem i wykładziną, która z pewnością pamięta lepsze czasy. Jedyne, znajdujące się obok drzwi okno, wychodzi na zewnętrzną, ciągnącą się wzdłuż całego piętra, galerię zakończoną po obu stronach schodami prowadzącymi bezpośrednio na parking. Opuszczam żaluzję i siadam ciężko na łóżku, aby pomyśleć. Właśnie byłam świadkiem podwójnego morderstwa. Jezu, to ciągle nie mieści mi się w głowie i wciąż nie wiem, co powinnam teraz zrobić. Wystarczy, że zamknę oczy, a znowu widzę tych czterech ludzi. Kominiarki, czarne kombinezony maskujące, karabiny maszynowe. Zdaję sobie sprawę, że było ich więcej, skoro jeden w pewnym momencie znalazł się przy moim samochodzie. Nie mam jednak pojęcia, kim oni właściwie są i czym przyjechali do domu przy Glenview Drive. Czy mogą mnie szukać, uznać za świadka, którego należy wyeliminować? i czy potrafią mnie znaleźć? Niby mogę powiedzieć o tym wszystkim Malcolmowi, który postara się, żeby nie spadł mi włos z głowy. Wiem jednak, jakie układy panują w policji w Las Vegas. Wiele osób stamtąd współpracuje z gangsterami, współświadka, bo mogą na tym zarobić albo po prostu tak jest im wygodniej. Boję się, że jeśli zgłoszę tę sprawę, ktoś dowie się na mój temat więcej niż powinien. Ale czy uniknę tego, jeśli będę siedzieć cicho? Zrezygnowana idę do łazienki. Potrzebuję gorącego prysznica i odpoczynku, żeby ułożyć sobie to wszystko w głowie. Postanawiam, że spędzę tutaj noc, a rano poszukam Darena Frimonta i spróbuję uzyskać jakieś odpowiedzi. To przecież musi dać się jakoś wyjaśnić. Nie mam pojęcia, co mnie budzi. Kiedy otwieram oczy, w pokoju nadal panuje półmrok. Przez sekundę wpatruję się w popękany sufit, próbując uspokoić szalejące serce. Nie muszę sobie przypominać, co się działo ostatniego wieczora, bo to od razu wraca do mnie niczym odruch wymiotny. Zrywam się z łóżka i wypijam resztkę wody, którą zostawiłam w szklance na szafce nocnej. Jestem roztrzęsiona, wiem, że już nie zasnę. Gdy sprawdzam godzinę w komórce, stwierdzam, że jest czwarta rano. I że kol próbował się do mnie dodzwonić. Zastanawiam się, czy chodzi mu o nas, czy może jakimś sposobem dowiedział się, że mam coś wspólnego z tym podwójnym morderstwem. Nie mogę jednak dłużej nad tym rozmyślać, bo w następnej chwili dochodzi do mnie z zewnątrz jakiś odgłos, jakby cicho zamykane drzwi samochodu. Wyglądam ostrożnie przez żaluzję na ciemny parking, spowity blaskiem tylko jednej latarni. Nawet w tak wątłym świetle zauważam czarny samochód stojący na włączonym silniku. Eksploduje we mnie niepokój. Wciągam na siebie dżinsy i pospiesznie wrzucam aparat oraz komórkę do plecaka. Wtykam pistolet za pasek spodni, a do kieszeni wsuwam kastet. Gdy jestem już gotowa do wyjścia, powoli uchylam drzwi i wystawiam głowę na zewnątrz. Widzę ich na dole. Idą we dwóch, obaj w czarnych ubraniach i z kapturami na głowach. Kierują się w moją stronę od recepcji, gdzie zapewne w jakiś sposób się dowiedzieli, który pokój wynajęłam. Po prostu kurwa świetnie. Nie mam czasu się zastanawiać, jakim cudem mnie znaleźli. Może po samochodzie, a może przez kartę kredytową, której użyłam? Trudno powiedzieć. Będę się tym martwiła później. Na razie muszę stąd spadać. Zamykam za sobą drzwi i schylam się, by nie było mnie widać z zaotaczającej galerii barierki. Nie spuszczając wzroku z mężczyzn, którzy właśnie docierają do samochodów na piętro, poruszam się po cichu, kierując w przeciwną stronę, ku drugiemu zejściu na dół. Docieram właśnie do jego szczytu, gdy słyszę huk i coś boleśnie ociera się o moje ramię cholera. Odruchowo pochylam się jeszcze bardziej, a kiedy rozlega się kolejny wystrzał, spadam po stopniach, obijając sobie po drodze każdą możliwą kość w ciele. Krzyczę, nie zważając na konieczność zachowania ciszy. Na dole mocno w coś uderzam, po czym jakiś przedmiot ląduje na podłodze Instynktownie odkopuję pistolet dalej, zanim facet, na którego spadłam, zdąży po niego sięgnąć Tutaj! woła, gdy sięgam po ukryty w kieszeni kastet Jest tu! Jedno celne uderzenie w twarz pozbawia go głosu Facet zalewa się krwią, a ja się podnoszę i zgięta w pół docieram na parking Niemal natychmiast słyszę kroki po jego drugiej stronie Reszta napastników zapewne już zauważyła, że ich kumpel został znokautowany. Przemyka mi przez myśl, że jeśli wiedzą, który samochód jest mój, nie pozwolą mi się do niego dostać. Na szczęście od Mustanga dzielą mnie zaledwie dwa auta. Opuszczam głowę jak najniżej i próbuję do niego dojść, tylko raz zatrzymując się po drodze, by schować kastet, a wyciągnąć i odbezpieczyć pistolet. Trzymam broń pewnie w obu dłoniach, gdy posuwam się do przodu, wypatrując napastników. Strzały rozlegają się bez żadnego ostrzeżenia. W jednej chwili jest cicho, w następnej kule śmigają nad moją głową, aż muszę się powstrzymać, by znowu nie wrzasnąć. Zaczynam iść szybciej, a gdy czuję szarpnięcie w boku, odbijam się od maski jakiegoś samochodu, po czym padam na ziemię. Spluwa wylatuje mi z rąk. Na szczęście szybko ją znajduję i czołgam się dalej, byle bliżej mustanga. Niemal płaczę z ulgi, kiedy udaje mi się do niego dotrzeć. Dygoczącymi dłońmi wyciągam z kieszeni dżinsów kluczyki. Otwieram drzwi i wślizguję się do środka. Nie pozwólcie jej odjechać, drze się ktoś po chwili ciszy, lecz nie zwracam już na to uwagi. Wrzucam wsteczne i cofam się pospiesznie, aż uderzam w coś tylnym zderzakiem. Zmieniam bieg, wdeptuję pedał gazu i obracam kierownicę kierując się do wyjazdu z parkingu. Słyszę dźwięki wystrzałów, kilka kul odbija się od karoserii, po czym do moich uszu dobiega huk. Samochodem szarpie gwałtownie, aż o mało nie pakuje się w budynek recepcji. Udaje mi się odzyskać kontrolę nad autem, ale po dziwnym odgłosie dobiegającym do moich uszu podczas jazdy, orientuję się, że przestrzelili mi oponę. Czym prędzej odjeżdżam z pod hotelu w obawie, że napastnicy będą mnie ścigać. Najwyraźniej jednak byli zbyt daleko swoich pojazdów, by dopaść do nich odpowiednio szybko, bo droga za mną jest pusta, gdy kieruje się na północ Las Vegas Boulevard. Zalewa mnie fala bólu, i wreszcie zauważam, że z rany na boku sączy się krew. Kurwa, nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Rozdział trzeci. Zostawiam mojego ukochanego Mustanga na płatnym parkingu w centrum. Opłacam postój na dwie godziny, bo tylko na tyle mam gotówki. Najwyżej potem odholują go na policyjny parking. Trudno. Zarzucam na siebie ramoneskę, żeby nie było widać krwi przesączającej się przez koszulkę. Na ramię zakładam plecak i wyruszam w drogę. Wczesny ranek nie jest dobrą porą, żeby zniknąć w centrum Las Vegas, lecz nie mam wyjścia. Bokr wie, jakby ktoś próbował mi wyjąć przez niego wnętrzności. Trzymam się za zranione miejsce, przyciskając kawałek zapasowej koszulki, którą znalazłam na tylnym siedzeniu samochodu. Wiem jednak, że potrzebuję prawdziwego opatrunku. Nie pójdę do szpitala. Musiałabym tam podać dane i zbyt łatwo byłoby mnie namierzyć. Zamiast tego powoli idę przed siebie, starając się nie wyglądać jak ofiara wypadku drogowego i nie przyciągać zbyt wielu spojrzeń. Dwie ulice od parkingu, na którym porzuciłam Mustanga, znajduje bankomat, którego używam po raz ostatni, wypłacając tak dużo gotówki, jak tylko mogę przy jednorazowej transakcji. W tym samym miejscu na wszelki wypadek rozdeptuję telefon, aż zamienia się w kubkę złomu i wrzucam go do pobliskiego kosza na śmieci. Jestem w trybie przetrwania i nie zastanawiam się, jak bardzo nierealne jest wszystko, co w tej chwili robię. Bywałam już w tarapatach, ale nie w takich. Nigdy wcześniej nikt nie próbował mnie zabić, nasyłając na mnie wynajętych zbirów. Nigdy wcześniej nie byłam świadkiem podwójnego zabójstwa. Nigdy wcześniej nie nosiłam w plecaku dowodów na to zabójstwo. To całkiem nowa sytuacja, ale nadal na tyle irracjonalna, żebym nie czuła wystarczająco dużo strachu i paniki. Po prostu działam, bo to właśnie muszę robić, żeby przeżyć. Nie zatrzymywać się, cały czas być w ruchu. Kolejne trzy ulice dalej znajduję całodobowy sklep, do którego z trudem się wtaczam. Bok rwie coraz bardziej i oddycham coraz ciężej, gdy chwytam koszyk, by wrzucić do niego opatrunki, środki dezynfekujące i przeciwbólowe. Dokładam do tego kilka batonów energetycznych i coś do picia, po czym kieruję się ku kasie. Stoi za nią młoda dziewczyna. Pewnie nawet młodsza niż ja, o jasnych, tlenionych włosach i mocno umalowanych oczach. Na widok moich zakupów obrzuca mnie uważnym spojrzeniem. Macie tu toaletę? Pytam, starając się brzmieć pewnie. Dziewczyna wzrusza ramionami. Mamy, ale tylko dla pracowników. Wzdycham, świetnie. Może znajdę gdzieś w okolicy otwartego McDonalda. Zaprowadzę cię i pomogę. Chodź. Płacę za zakupy, po czym pozwalam się zabrać na zaplecze, gdzie obok ciasnego socjalnego znajduje się równie ciasna toaleta. Mam wątpliwości, czy ufać tej dziewczynie, ale ostatecznie, czy mam inne wyjście? To przypadek, że trafiłam właśnie do niej. Ekspedientka sadza mnie na sedesie, po czym każe zdjąć ramoneskę. Krzywię się, kiedy posłusznie spełniam polecenie. Gdzie jesteś ranna? Pyta po chwili sama zauważa, w którym miejscu krew przesiąka przez koszulkę. Dobra, pokaż to. Na pewno nie jest tak źle. Podnoszę ostrożnie materiał i czekam na jej reakcję, bo nie mam ochoty sama na siebie patrzeć. Na szczęście dziewczyna wzdycha z ulgą. To tylko draśnięcie, zapewnia. Straciłaś trochę krwi, ale to nic takiego. Oczyszczę ranę i założę opatrunek. To samo na ramieniu. Tutaj też widzę niewielką ranę. Odruchowo spoglądam i stwierdzam, że rzeczywiście tam również mam rozciętą skórę. Miałam naprawdę fart, że udało mi się uciec. Dwa trafienia i dwa draśnięcia, a mogło się skończyć dużo gorzej. Pozwalam dziewczynie przemyć rany i zaciskam zęby, gdy dezynfekuję je kupionym przeze mnie środkiem. Już po chwili nakłada opatrunki i jest po wszystkim. Ponieważ obie rany promieniują bólem, rozrywam opakowanie z tabletkami przeciwbólowymi i biorę od razu dwie. Dlaczego mi pomagasz? Pytam sprzedawczynię, która wzrusza ramionami. Bo chciałabym, żeby w podobnej sytuacji ktoś kiedyś pomógł mnie, odpowiada. Wątpię, żeby to się kiedykolwiek zdarzyło, ale kto wie, co w zanadrzu trzyma dla nas los. Może kiedyś ty w taki sposób uratujesz kogoś innego? Może. Bo czuję się trochę tak, jakbym zaciągnęła jakiś dług i musiała go w przyszłości spłacić. Dziękuję, wzdycham. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dziewczyna tylko kiwa głową i pomaga mi posprzątać bałagan w służbowej toalecie. Wkrótce potem opuszczam sklep, nawet nie poznawszy imienia mojej nieoczekiwanej sojuszniczki. Nie mam jednak czasu się nad tym zastanawiać, bo muszę wymyślić, co dalej. Szukam kolejnego sklepu, aż znajduję taki z elektroniką. Muszę poczekać pod nim prawie dwie godziny, zanim zostanie otwarty. Znajduję więc sobie miejscówkę w pobliskiej bramie, gdzie chowam się, próbując trochę odpocząć. Nie mam jak skontaktować się z kuzynem, odkąd wyrzuciłam telefon do śmieci. Pozostaje mi więc tylko zastanowić się, co będzie dalej. Muszę w jakiś sposób odnaleźć ludzi, którzy próbują mnie zabić, tylko że nie mogę tego zrobić bez komórki. Na szczęście mam w głowie większość numerów kontaktowych, inaczej byłabym w jeszcze większym głównie. Zamierzam zadzwonić do Malcolma zaraz po zdobyciu aparatu. Może użycie jednorazówki jest zbędnym środkiem ostrożności. Zamierzam jednak dmuchać na zimne, bo chodzi o ochronę mojego życia. Ktoś chce mnie dopaść i nie spocznie, póki tego nie zrobi. Może zgłoszenie się na policję byłoby dobrym wyjściem, ale ciągle mam przed tym opory. Wolę najpierw porozmawiać z Malcolmem i dowiedzieć się, jak wygląda sprawa z ich perspektywy. Kiedy w końcu otwierają sklep z elektroniką, wchodzę do środka i za gotówkę kupuję kilka aparatów telefonicznych. Czas spędzony w bramie pozwolił mi się nieco uspokoić, a środkom przeciwbólowym zacząć działać. Gdy więc opuszczam sklep, nie czuję się już tak źle. Jestem wciąż na Las Vegas Boulevard, kiedy przysiadam na schodkach przed jednym z wysokich, przeszklonych budynków i z pamięci wybieram numer do kuzyna. Malcolm Chance, słucham. Oddycham z ulgą, słysząc jego znajomy, gładki, niski głos. Mal ever. Ewer na litość boską, syczy ku mojemu zdziwieniu. Gdzie ty jesteś i co się dzieje? A co słyszałeś? Pytam, opierając się plecami o murek z boku schodów. Mam ochotę zasnąć i spać przez najbliższą dobę, ale wątpię czy prędko będzie mi to dane. Czuję się fatalnie i potrzebuję kogoś, kto mi powie, że wszystko jest w porządku. Co słyszałem? Powtarza z niedowierzaniem. Słyszałem, że jesteś poszukiwana przez policję w związku z podwójnym zabójstwem, do którego doszło wczoraj wieczorem. W co ty się znowu na litość boską wplątałaś? Zrobiłaś coś tym ludziom? Oszalałeś? Warczę z oburzeniem. Naprawdę myślisz, że byłabym w stanie zrobić coś takiego? Tam było kilku innych ludzi mal. Ja tylko siedziałam za aparatem przed domem i miałam przyłapać na gorącym uczynku niewierną żonę. A potem ktoś wszedł do tego domu i zastrzelił zarówno niewierną żonę, jak i jej kochanka. Milknę, bo wiem, że zaczynam mówić jak histeryczka. Chyba nic dziwnego, że tak jest, ale próbuję zachować trzeźwy umysł. A panika na pewno mi w tym nie pomoże. Malcolm tymczasem przez chwilę nie odpowiada, by w końcu zaproponować. Przyjedź na komendę, pomogę ci. Nie, protestuję. Przecież ktoś chce mnie w to wrobić. Nie wiem, kim są ci ludzie, którzy zabili mój obiekt, a tym bardziej, kto zlecił to zabójstwo. To może być ktoś, kto ma znajomości w policji. Ewer, błagam, postaram się zorientować w sytuacji. Wchodzę mu pospiesznie w słowo. Ty zrób to samo. Nie dzwoń do mnie, nawet jeśli się czegoś dowiesz. Ja się z tobą skontaktuję, gdy będę bezpieczna, dobrze? Proszę, nie rób nic głupiego. Upomina mnie. Jesteś moją jedyną rodziną, którą toleruję nie chciałbym cię odwiedzać na cmentarzu. Ja też bym tego nie chciała. Zapewniam. Dlatego zrobię wszystko, żeby to ogarnąć. Potrzebuję tylko odrobiny Twojej pomocy mal. Co zamierzasz zrobić? Waham się, ale ostatecznie niczego nie zdradzam. Lepiej, żebyś nie wiedział, mam rocze. Na szczęście on nie próbuje naciskać. Coś wymyślę, obiecuję. Gdyby cię pytali, powiedz im, że się z tobą nie kontaktowałam. Rozłączam się, a potem natychmiast wybieram kolejny numer. Darren Fremont nadal nie odpowiada, co sprawia, że zaczynam mieć bardzo złe przeczucia. Wrzucam w mapę Google adres z wizytówki i okazuje się, że to tylko dwie mile od miejsca, w którym właśnie się znajduję. Mogę tam pojechać, tylko najpierw muszę jakoś skołować sobie taksówkę. Darren Fremont to słup. Dochodzę do tego wniosku, gdy dojeżdżamy w miejsce, w którym powinien znajdować się jego dom. To inny adres niż ten, spod którego wczoraj śledziłam jego żonę, ale wcześniej mnie to nie zastanowiło. W końcu bywa, że małżonkowie mieszkają osobno. Kiedy jednak ciemnoskóry kierowca zatrzymuje się we wskazanym przeze mnie miejscu, aż przeklinam na głos. Nie ma tam żadnego domu, tylko ugór porośnięty chwastami, za którymi w górę pną się wysokie magazyny. Nikt tu nie mieszka. Kurwa, dlaczego nie kazałam Kevinowi sprawdzić tego człowieka, zanim przyjęłam go na rozmowę? Podświadomie oczywiście wiem dlaczego. Kevin zapomniał o wcześniejszym screeningu potencjalnego klienta, a ja miałam kiepski dzień, byłam niewyspana oraz obolała, i nie przyszło mi do głowy, by mu o tym przypomnieć. Będę teraz płacić za moją głupotę. Proszę jechać na Linwood Street. Polecam kierowcy. Kiedy ruszamy z powrotem w kierunku centrum, wyciągam jednorazówkę i wybieram numer mojego asystenta. Przeczekuję kilka sygnałów, ale nikt się nie zgłasza. Próbuję ponownie bez rezultatu. Kevin nie odbiera, a mnie zaczyna to coraz bardziej niepokoić. Wobec tego dzwonię gdzie indziej. Słucham odzywa się stan. Cześć, tu Ever, przedstawiam się. Stan prycha. Dziwnego numeru używasz, zauważa. Jeśli dzwonisz w sprawie kasy, to przedpłata już poszła, ale mam wrażenie, że nie dzwonisz w sprawie kasy. Racja, nie dzwonisz w sprawie kasy, potwierdzam. Właściwie to mam do ciebie interes. Zapomnij o drugiej racie, a zamiast tego daj mi informacje, ale będę potrzebowała ich już, zanim znajdę twoją zgubę. Stan milczy przez chwilę, jakby się zastanawiał. Znam go na tyle dobrze, że wiem, że się zgodzi, ale również, że musi to zrobić nieco teatralnie. Żebym nie była go taka pewna. Facet ma do mnie słabość. Może dlatego, że kiedyś przeleciał mnie w klubowej toalecie. Domyślam się, o co chodzi, odpowiada w końcu powściągliwie. Masz kłopoty, Ewer? Przewracam oczami, pieprzony Sherlock. Czy w całym mieście już o tym wiadomo? Pytam z przekąsem. Stan się śmieje. No wiesz, wieści szybko się rozchodzą. Podobno ścigacie kilku panów w czarnym Mercedesie. Serce zaczyna mi szybciej bić. To już jakaś informacja. Mnie do tej pory nie udało się dostrzec, czym jeżdżą. To o cyngle. Zniżam nieco głos, żeby taksówkarz nie usłyszał. Potrzebuję dojścia do ich mocodawcy. Chcę wiedzieć, kto mnie ściga i dlaczego, a także co mogę zrobić, żeby odwołał ogon. Spróbuję się czegoś dowiedzieć, ale niczego nie obiecuję, odpowiada Stan. Mimo wszystko oddycham z ulgą. Spotkajmy się o dziesiątej wieczorem w Drive. Dam ci znać, co wiem. Znasz hasło? Znam, przytakuję. Dzięki. Rozłączam się, zanim zdążę odpowiedzieć. Nie mam czasu do stracenia. Za chwilę będziemy już pod moim biurem, a muszę wykonać jeszcze jeden telefon. Brakuje mi choćby chwili, żeby się do tego mentalnie przygotować. Ewer, dobrze, że dzwonisz, odzywa się Malcolm, kiedy nawiązuje połączenie. Nic ci nie jest, gdzie jesteś? Może chcesz ukryć się u mnie. Będziesz pierwszym powiązaniem, które sprawdzą. Przerywam mu natychmiast. Zaraz po wujku Edim. Dzwoniłaś do niego? Mam innych sojuszników, prycham. Prawda jest taka, że nie dogaduję się ostatnio najlepiej z moim wujkiem. Nie do końca się zgadzamy co do sposobu prowadzenia biznesu. Nie powiem ci, gdzie jestem, ani co robię. Nie chcę cię narażać bardziej niż to konieczne. Jesteś pewna, że to aż tak poważne? Kurewsko, pewna. Przytakuję. Tropią mnie mal. Albo śledzili samochód, albo kartę kredytową, albo telefon, nie wiem. Ktoś podstawił mi klienta, który prawdopodobnie nie istnieje. Nie wiem nawet, jak naprawdę nazywa się jego żona. Dobra, to jak mogę ci pomóc? Pyta rzeczowo. Właśnie za to uwielbiam Malcolma. Kol na jego miejscu już robiłby mi wykład na temat mojej profesji i związanego z nią niebezpieczeństwa, ale mój kuzyn taki nie jest. Gdy widzi problem, najpierw chce go rozwiązać. Dopiero później, może się zająć jego przyczynami. Chcesz, żebym coś sprawdził? Dwa adresy. Podaję mu ten, z którego wyjechała rzekoma żona, oraz ten, do którego dotarła i gdzie zginęła. Muszę wiedzieć, kto jest właścicielem tych domów. Tylko tak mogę dojść do tego, kim naprawdę była ta kobieta. Chyba, że policja już ją zidentyfikowała. Żadne z nich nie miało przy sobie dokumentów, a ich akta nie figurują w systemie, odpowiada Malcolm bez chwili zawahania. Przypuszczam, że jeśli miała jakąś torebkę, to zabrali ją ludzie, którzy ich zabili. Ale Ever, musisz o czymś wiedzieć. Ton jego głosu mi się nie podoba, jednak milczę, czekając na dalsze słowa. Malcolm nie trzyma mnie długo w niepewności. Policja podejrzewa, że możesz być w to zamieszana albo wręcz za tym stać. Po tych słowach prycham z niedowierzaniem. Dziś rano u komendanta był jakiś typ, którego wcześniej tu nie widziałem. Zaraz po jego wizycie zostały wydane stosowne polecenia. Nie mam pojęcia, kim jest, ale może mieć z tym coś wspólnego. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Wiesz, wyglądał na grubą rybę. Opisz go? Wysoki, napakowany, ciemnowłosy. Wylicza posłusznie. Miał szerokie bary i patrzył na nas tak, jakbyśmy byli dla niego robakami, jakby to on rządził w komendzie. To na pewno nie był jakiś przełożony twojego komendanta? Pytam sceptycznie. Malcolm natychmiast zaprzecza. Na pewno, gość miał idealnie dopasowany garnitur. Z pewnością szyty na miarę, bo przy takim rozmiarze znalezienie czegoś gotowego nie byłoby łatwe. Nawet szefa mojego szefa nie stać na takie ekstrawagancje. Policjanci nie zarabiają aż tak dobrze. Jestem w stanie dać wiarę w te argumenty. Brzmią sensownie, a mój kuzyn jest świetnym policjantem. Skoro tak mówi, to mu ufam. Dobra, popytam o niego na mieście, decyduję. Dzięki za wszystko, Mal. Wiadomo, odpowiada ciepło. Rodziny nie zostawia się na lodzie. Pilnuj się, Ever, i nie pozwól się skrzywdzić. Zadzwoń jak najszybciej. Obiecuję, że się z nim skontaktuję, po czym kończę rozmowę. W samą porę, bo akurat dojeżdżamy na Linwood Street. Płacę taksówkarzowi i wysiadam, dochodząc do wniosku, że muszę znaleźć jakiś inny środek transportu. Przychodzi mi do głowy parę pomysłów, ale nie wiem, co byłoby najlepsze. Myślę o tym, podążając do głównego wejścia do budynku. Mogłabym kupić coś za gotówkę, tylko że najpierw musiałabym poświęcić czas na poszukiwanie ogłoszeń. A czasu teraz mi brakuje. Mogłabym też coś pożyczyć, ale po pierwsze, jedyną osobą, która przychodzi mi do głowy jest Stefani, a po drugie za bardzo się boję, że mogłabym nie oddać samochodu w nienaruszonym stanie. W moim Mustangu już przebito oponę i zrobiono dziurę w masce. Kto wie, co może dziać się później. Gdy tylko przekraczam drzwi do budynku, zauważam, że coś jest nie tak. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale odczuwam to tak, jakby coś się zmieniło w atmosferze domu, jakby wszystko wokół zamarło w oczekiwaniu na to, co się stanie. Nie podoba mi się to, bardzo mi się nie podoba. Odruchowo wyciągam z zapaska spluwę i z bronią w ręku podchodzę do drzwi mojego biura. Już z daleka widzę, że są uchylone. To jeszcze nie musi o niczym świadczyć. Kevin mógł zapomnieć je zamknąć, albo może uchyliły się od wiatru. Kogo ja oszukuję? Ostrożnie otwieram szerzej drzwi. Na szczęście mój asystent regularnie dba o ich oliwienie i chodzą bezszelestnie. Cały czas trzymając pistolet w ręce, rozglądam się dookoła, ale zamieram, gdy mój wzrok pada na ciało rozciągnięte na podłodze. Jest tam niewidzącymi, zamglonymi oczami, wpatruje się w sufit i z całą pewnością nie żyje. Trudno zresztą byłoby żyć bez połowy mózgu. Kevin